Wszystkich wędkarzy zapraszamy do grupy Radom Wędkarstwo na Facebooku. Graty są i to nie mało, a to oznacza tylko jedno. Rozpoczynamy pierwszą nockę w tym sezonie, w końcu wyczekaną, już nie mogłem wytrzymać i musiałem ruszyć nad wodę. Rozpoczynamy nockę 2021. Rozłożony, troszeczkę mi to zajęło, ale już chciałem mieć wszystko na tip-top. W razie jakiegoś deszczu czy coś, choć ma nie być, ale znowu wiatr jest dosyć silny. I przystępuję do robienia zestawów, muszę zrobić dwie wędki. Dzisiaj moim celem jest gruba ryba. Nastawiam się na dużego leszcza, dlatego nie brałem w ogóle federów, rezygnuję całkowicie z jakiegokolwiek robactwa. Wziąłem dzisiaj sobie dwie karpiówki, można powiedzieć, że będę je rozdziewiczał, bo są to nowe nabytki na ten sezon. Wędziska firmy Sonic Extractor z wysuwanym dolnikiem o długości 3 metry, ale o tym sobie jeszcze porozmawiamy, bo muszę zacząć sobie zrobić zanętę. Taktyki nie obierałem żadnej praktycznie, dopiero teraz tak popatrzyłem na wodę i dzisiaj spróbuję łowić na metodę. Będę łowił na swoje przynęty i swoje zanęty. Na pierwszy zestaw poleci zanęta bardzo słodka o aromacie Bomb Cream. Jest to nuta mleczno-śmietankowo-waniliowo-orzechowa z dużą ilością orzecha tygrysiego, mielonego, mączek orzechowych, arachidowych. Sporo tego w tym jest. Muszę sobie to jakoś ogarnąć tutaj, bo dopiero teraz siadłem. Porobić zestawy, przypony jakieś zawiązać. Naprawdę trochę czasu straciłem, bo jest już 15:40, prawie godzinę rozkładałem to wszystko, a tu czeka to na rozłożenie i przygotowanie zanęt. Dobra, co ja tu dzisiaj będę miał? Niech ja sobie to w głowie poukładam. Na pewno do nęcenia pójdzie jedna paczka. Myślę, że na razie pół jej rozrobię. Cholera, nie wziąłem kukurydzy. Ja pierdziele, wiedziałem, że czegoś zapomniałem w sklepie. No nic. Ta zanęta ma grubszą frakcję, więc myślę, że bez kukurydzy może da radę. Ale mam pelet za to. O aromacie orzecha tygrysiego. To dodam ten pelet. Trudno, bez kukurydzy będzie, a mam dzisiaj swoje przynęty. Może wam tak na szybko pokażę. Dzisiaj będą dwa rodzaje zanęt. Słodka, no to właśnie ta Bomb Cream. I na drugi zestaw pójdzie zeszłoroczna przynęta, którą robiłem. Jest to dumbbellsik w takiej zasypce rozpuszczalnej o aromacie kiszonego chorizo. Już testowałem tą przynętę na tej wodzie, fajne leszcze wpadały, kilka haków nawet się łamało. Może jakąś wstawkę z tego wam puszczę. I co mam tutaj jeszcze? Orzechy tygrysie aromatyzowane, może to za chwilę wam wszystko pokażę. Orzechy tygrysie aromatyzowane, również robione przeze mnie. Dumbbellsiki pływające, malutkie, też o tym samym aromacie Bomb Creamu. Bomb Creamowe dumbbellsy w dwóch rozmiarach, to jest chyba 15 albo 18 i 10, jakoś tak.
sobie odłożę. No i kukurydzę też w aromacie Bomb Cream. Też ją może dzisiaj założę. Prawdopodobnie na jeden zestaw pójdzie jeden orzech tygrysi z jedną właśnie ziarenkiem kukurydzy, a na drugi zestaw pójdzie ten dumbbells kiszone chorizo. Zobaczymy, mam tutaj też swoją zalewę o aromacie chorizo. Każda zalewa i zalęty dzisiaj swojej nie mam właśnie w tym aromacie chorizo, dlatego że już mi się skończyła, już nie miałem czasu, żeby ją dzisiaj zrobić. Ale w każdym, czy to zalewie, czy zanęcie, znajduje się też prawdziwa ochotka oraz prawdziwa kiełbasa hiszpańska chorizo, sproszkowana i dodana, oraz tworzę też własne takie zasypki, to jest akurat właśnie o aromacie kiełbasy hiszpańskiej i też ją dodaję do zanęty, czy to robię kulki, czy jakiekolwiek inne dodatki, ustery, czy zalewy, to też trafia zawsze do środka. Mam tu jeszcze jakieś pelety, to już nie mojej firmy, i z dynamita olej z orzecha tygrysiego, który również odrobina pójdzie mi do zanęty. Dobra, niech ja sobie to w głowie poukładam. Tu jeszcze jakieś pelety sonubajca chyba. Niech ja sobie to poukładam. O, mam jeszcze tutaj swoje kulki proteinowe, też o aromacie Bomb Cream. Dobra, co ja tutaj mam? Zanętę wykorzystamy. Za chwilę wracam, bo naprawdę tutaj mam taki rozpizdzier, a muszę to wszystko jakoś sobie poukładać. Polecam Wam takie malutkie pojemniczki. Można je kupić w Wisku, w Pepco, w Dilizie. Naprawdę polecam. Niewielkich rozmiarów. To mam chyba litr 15. Tak, litr 15 pojemności. I sobie rozrobię w niej zanętkę do metody. Gdzie ja tutaj mam? Użyję zanęty krylowej z firmy Lorpio. Nie kupuję od dawna zanęt, ale po prostu mam tyle zapasów z różnych sezonów, że muszę to w końcu wykorzystać. O aromacie krylowym ją sobie rozrobię właśnie pod to chorizo. Zaraz doleję do niej tę zalewajkę. Myślę, że na razie tyle w zupełności wystarczy. Dobra, doleję sobie teraz do niej tego właśnie aromatu chorizo. No jeszcze. O, świeżutki, prosto z produkcji. Może zobaczycie, tu jest ochotka. Dobra. Do PVA też bardzo dobra. Tworzę tego typu zalewy, akurat nie ta seria, ale tworzę drugą taką serię, bardzo gęstą, bogatą w mączki rybne, w mięso różnych zwierząt pochodzenia rybnego. Spowalnia rozpuszczanie siateczek PVA w wodzie. O tym sobie też porozmawiamy, bo tak dzisiaj naprawdę na szybko to wszystko chcę sobie zrobić. Dosypę sobie tutaj jeszcze taki kąsek z robalami. Suszone robactwo pójdzie. Dobra, i odrobina tej posypki o aromacie chorizo. Wygląda, jakbym jakieś kotlety mielone robił. Jeszcze jajko wbić i na patelnię. Dobra, trochę wody. Chyba jednak całą tą zanętę sobie rozrobię. W sumie nie zostało mi dużo. Zanęta gotowa, niech ona się teraz przegryzie, namoczy. Trochę tutaj hałasu, bo cały czas robią te drogi, krawężniki, pobocza i tak dalej, i tak dalej. Pachnie pięknie. Zanęta dwa w jednym, i do klasycznego federa, i do metody. Wystarczy ją troszeczkę mocniej dowilżyć. Naprawdę pracuje bardzo dobrze. Uwalnia się z koszyka, wręcz eksploduje. Pół opakowania na razie sobie rozrobię. Doleję sobie do tego odrobinę oleju z orzecha tygrysiego. Niedużo, bo naprawdę tutaj spora dawka orzecha tygrysiego i mączek orzechowych jest. I zalewamy to też moim boosterem. To sama nuta zapachowa. Ciężko samemu nagrywać, ale może będziecie widzieli, jak to ładnie wygląda. Jak taki karmel płynny, a jest tutaj cała masa też mączek orzechowych, też orzechów. Już
duża dawka protein, betainy. Dobra, rozrabiam wszystko i za chwilę widzimy się przy rozkładaniu wędek. Do zanęty przeznaczonej pod spompowanie dorzucę sobie peletu 8 mm o aromacie orzecha tygrysiego. Myślę, że trzy takie garście, a nawet jeszcze jedno starczy. Dobra. Tu mam jeszcze jakieś pelety sonubajca, ale to na razie nie będę z tego korzystał. Zalewam wodą. Mieszamy na szybkości. Tu muszę rozrabiać, rozrabiać. Zanęty tu już prawie rozrobione, ale zestawy zrobić. Wodzie. Na jednym jest bomb cream, orzech tygrysi z jednym ziarnem kukurydzy, na drugim mini dumbbells tonący chorizo. Godzina jest 17:10, no trochę mi to zajęło, ale dzisiaj trochę inaczej się przygotowałem. Wziąłem sobie czapkę, nie zapomniałem, wziąłem sobie lepszy parasol, bo po ostatniej wizycie nad wodą to, co się ze mną później działo, to naprawdę, że udaru nie dostałem, to jest naprawdę cud. Potwornie spalona skóra głowy, bąble, no, okropnie to wyglądało, praktycznie nie mogłem spać w nocy, bo piekło niesamowicie. Możecie sobie obejrzeć materiał wcześniej, jak się spaliłem, dlatego dzisiaj trochę się przygotowałem, jakiś tam krem z filtrem, ale najważniejsze, że już zestawy w wodzie, do wody wrzuciłem 3 albo 4 spomby z zanętą i peletem. Dzisiaj nastawiam się typowo na dużego leszcza. Leszcz lubi kukurydzę, lubi orzechy tygrysie, ale ten większy leszcz. Mniejszy leszcz jakoś orzechem tygrysim tutaj się nigdy nie interesował. Jak się trafiały na orzecha łopaty, było czasami jedno, dwa brania przez noc, ale to były naprawdę łopaty konkretne. 50, a nawet 60 cm się trafiały. Dlatego dzisiaj nie liczę na jakieś mega brania, tak jak na feder, co chwilę jakiś tam leszczyk 30-40 cm na brzegu. Nie, nie, nie. Dzisiaj mnie interesuje przede wszystkim grubsza ryba. Czy taką się uda złowić? Zobaczymy. Rozmawiałem tutaj z wędkarzem obok. To był 2 dni temu w nocy i mówi, że miał tylko jednego leszcza niewielkiego, chyba tam 33 czy 30, chyba 33 cm. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Pogoda jest w miarę stabilna, ma nie padać. Wiatr się trochę uspokoił i już teraz go raczej się nie spodziewam w tej późniejszej fazie wieczoru. Zaraz sobie coś będę musiał do jedzenia zrobić, bo naprawdę jestem wykończony tym rozkładaniem trochę, ale to za momencik. No i złowił tego jednego leszcza i mówi, że ogólnie było słabo. Zobaczę, co będzie dzisiaj się działo. Później sobie jeszcze trochę podnęcę tym towarem, tak już na spokojnie, i na razie to sobie w spokoju usiąść, chwilę odpocząć, przygotować sobie rzeczy na nockę, jakieś tam lampki. To za chwilę Wam pokażę, jak na nockę się przygotowuję, co ze sobą mam i co warto według mnie ze sobą mieć. Zawsze sobie na nockę biorę takiego boksika, w którym mam takie latarki,
Tą bardzo polecam, z takim klipsem można ją sobie podpiąć gdzieś do stolika, czy nawet koło parasola. Taki stojaczek mały, a to akurat do kamerki GoPro. Taka latareczka z przełącznikiem, świecąca. Jakieś tam zmierzchówki, baterie zapasowe, bateria zapasowa 9V do sygnalizatora bądź centralki, na czapkę latarka. Chyba ją dzisiaj będę wykorzystywał, bo tą latarkę kupiłem, powiem wam, 5 lat temu za 5 zł na targu. Naprawdę przerobiłem wiele latarek w życiu, ale ja nie wiem, co to jest za latarka, że wytrzymała mi już 5 sezonów. Co prawda tutaj już mi się poluzowało, pękło i to nie chce się tak trzymać, ale zobaczcie, że naprawdę świeci. Jestem zdziwiony, że latarka za 5 zł już tyle mi wytrzymała, a miałem te różne z akumulatorami, te świecące na czerwono, w różnych kolorach. Przerabiałem latarki naprawdę za 50, za 60 zł i się niestety rozdupczały, a ta naprawdę za 5 zł na 3 bateryjki, takie cienkie paluszki, i świeci do tej pory. Dlatego jeśli chodzi o latarki, to ta na razie mi służy, ale będę ją musiał już wymienić. Może z Richmondki coś sobie teraz zamówię. Ponoć bardzo dobre latarki czołowe, tych już przereklamowanych latarek bazarowych z tymi akumulatorami samoładujących nie chcę, bo no niestety przerabiałem je i się psują. Tyle jeśli chodzi o światełko nocne. Za chwilę sobie wezmę kuchaneczkę, może usmażę sobie jakiś obiad, bo praktycznie dzisiaj tylko o śniadaniu jestem tak naprawdę. Sobie coś przyrządzę, może jeszcze sobie o czymś porozmawiamy. Wędki na razie sobie stoją i niech sobie stoją. Oby ten duży leszcz albo inna ryba natknęła się na mój zestaw i z chęcią pobrała przy wędki. I było pierwsze branie przed chwilą. Godzina już po 18:00, w końcu sobie odpoczywam. Miałem co prawda jedno branie, ale to musiało być jakieś maleństwo, bo nie było nawet w stanie zassać całkowicie haczyka. Branie było do brzegu, przyciąłem, ale było pusto. Korzystając z okazji, że chwilowo ryba nie chce robić mocnych odjazdów, pod jednym z filmów jakiś czas temu pojawił się wątek odnośnie pytań i odpowiedzi. Ktoś, kto ma ochotę zadać mi pytanie, zadaje na adres mailowy podany w opisie filmu, a ja w następnym filmie udzielam na nie odpowiedzi. I tak też się stało do filmu odnośnie szczupaków i połowu na żywca, ale niestety pech chciał, że nie nagrał się głos. Dlatego dzisiaj postanowiłem koledze odpowiedzieć na maila, którego mi napisał jakiś czas temu. Napisał mi 2 maile. Na te pytania z pierwszego może jeszcze odpowiem w kolejnym materiale, żeby na tyle pytań jednorazowo nie odpowiadać. Natomiast odpowiem na te pytania, które wysłał mi 8 czerwca. Kolega Tibetan, nie wiem jak masz na imię, dlatego będę się zwracał tak jak masz w opisie. Momencik. Halo? Małżonka przerwała, pozdrawiam małżonkę. I odpowiadamy koledze Tibetanowi. Siemasz, mam kolejne pytania. Jeśli masz ochotę odpowiedzieć, jakich żyłek używasz? Firma, wytrzymałość i tak dalej. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to przez dłuższy okres czasu używałem żyłek firmy Shimano Technium i według mnie są to jedne z najlepszych żyłek na rynku. Używam je do tej pory przy metodzie federowej, ale również używam przy metodzie karpiowej. W tym sezonie zaopatrzyłem się w żyłki od firmy Nash Bullet Mono. Chcę je potestować, są to żyłki bodajże 0,30 i takie też żyłki polecam, jeśli chodzi o cięższe metody połowu. Natomiast też należy zwrócić uwagę, w jakich warunkach będziemy łowić. Czy będziemy łowić w warunkach, gdzie mamy sporo zaczepów, czy mamy taki zbiornik jak tutaj, że tych zaczepów prawie w ogóle nie ma i mogę sobie pozwolić na nieco lżejsze, na nieco mniejszą średnicę żyłek. Trzeba też pamiętać o tym, że im wyższa średnica żyłek, tym krótsze rzuty będziemy oddawać. Dlatego jeśli chodzi o klasycznego federa, to polecam żyłki 0,18, 0,20 i mogę naprawdę z czystym sumieniem polecić firmę Shimano, model Aerotechnium, taka czarna żyłka.
Dobre też żyłki miałem bodajże z Berkleya, amerykańskiej firmy. Też bardzo dobre żyłki, ale głównie Shimano, no i teraz Nash. O Nashu nie wypowiem się za bardzo, dlatego że dopiero te żyłki mam pierwszy raz nad wodą i je testuję. Minie sezon, będę mógł coś więcej powiedzieć, ale jeśli chodzi o żyłkę, to Shimano i Trabuco jeszcze jest taką żyłką, którą miałem okazję testować. A z tych mniejszych półek cenowych warte uwagi są też żyłki od firmy Mikado, bodajże seria Nihonto. Oni też produkują plecionki w naprawdę niedużych pieniądzach, gdzie 150 metrów plecionki możemy kupić chyba za 30-30 parę złotych, a uwierzcie mi, że naprawdę te plecionki jak za te pieniądze są bardzo dobre. Żyłki od nich też są dobre. Shimano, Mikado i Trabuco. To są trzy takie firmy, których używałem i z czystym sumieniem mogę każdemu polecić. Pytanie numer 2. Marki kołowrotków i ich zastosowanie w różnych trybach wędkowania. Takie pytanie trochę mało doprecyzowane, bo marki kołowrotków. No ja jestem fanem kołowrotków obecnie firmy Sonic. Bardzo podoba mi się ten sprzęt. Mam je teraz nad wodą, naprawdę rzuca się nimi świetnie, bardzo super pracują, ale przez dłuższy okres czasu używałem kołowrotków, jeśli chodzi o karpiowanie oczywiście mówię, jeśli chodzi o karpiowanie Okuma, kołowrotki Okuma 8K, bardzo dobry sprzęt, natomiast jeśli chodzi o kołowrotki do Federa, może zróbmy tak, nie będę wymieniał tych wszystkich firm, które używałem, tylko podam Ci trzy firmy, o których warto pamiętać. I te trzy firmy produkują sprzęt naprawdę do każdej dziedziny połowu, czy do karpiowania, czy do spinningu, czy do federa. Ich kołowrotki naprawdę, każdej z tych firm są godne polecenia. To przede wszystkim, no wiadomo, ja uwielbiam firmę Shimano, ale jest to niestety producent z dosyć górnej półki cenowej. I kołowrotki te, które ja posiadam, no to w granicach 1000 zł obecnie. Natomiast takich tańszych kołowrotków bardzo polecam kołowrotki firmy Okuma. Okuma Ceymar, naprawdę mam przy jednym z federów i naprawdę z czystym sumieniem mogę polecić rewelacyjny kołowrotek. Okuma Ceymar chyba. Nie wiem, czy nie poprzekręcałem czegoś, bo chyba Ceymara mam przy spinningu. Natomiast przy federze też mam Okumę. Custom Black Feder. O, Custom Black Feder Okuma. Jeśli chodzi o sprzęt do federa, są chyba dwie albo trzy wielkości, ja mam ten po środku, natomiast różnica między tym tą drugą wersją a trzecią jest naprawdę dosyć spora i ten kołowrotek trzeba sobie po prostu obejrzeć na żywo. Okuma Custom Black Feder i sprawdzić, który będzie odpowiadał. Te kołowrotki mogę jak najbardziej polecić, jeśli chodzi o wszystkie dziedziny wędkowania, no i oczywiście firma Daiwa. Produkują bardzo dobre kołowrotki, począwszy od federa, po spinning, po naprawdę karpiowanie, wszystkie metody. Okuma, Shimano i Daiwa. To są takie firmy, praktycznie pod każdy rodzaj łowienia możesz sobie coś dopasować i naprawdę ta półka cenowa nie jest wygórowana, w każdych pieniądzach już od 100 zł można dostać dane modele, a i nawet Shimano produkuje całkiem w porządku kołowrotki za niewielkie pieniądze, bodajże w granicach 200 zł. Więc te trzy firmy oczywiście polecam. Opowiedz coś o wędkach, jaka powinna być karpiówka, a jaka na szczupaka. To taki przykład. Jeśli chodzi o wędkę karpiową, tutaj przede wszystkim należy się skupić, o jakim karpiowaniu mówimy. Niektórzy łowią z rzutu, niektórzy łowią z wywózki, niektórzy potrzebują łowić na bardzo dużych odległościach, niektórzy stosują bardzo duże ciężarki i też trzeba wziąć pod uwagę, do czego nam ta karpiówka ma tak naprawdę służyć. Ja jestem wędkarzem, który w 95% wędkuje z rzutu, dlatego moje wędki obecnie w tym sezonie są 3-metrowe. Mimo iż panuje powszechnie przekonanie, że żeby rzucać daleko musi wędka mieć minimum 3,60 długości, to ja uważam, że ten model, który ja mam, Sonic X-Tractor, jest z wysuwanym dolnikiem. Długo polowałem na te wędki, rzucałem nimi parę razy i powiem Wam, że naprawdę tą wędką 3-metrową można rzucić ponad 100 metrów spokojnie. A nie lubię wędek długich, stwierdziłem, że teraz będzie taki mały stalking, minimalizm, dlatego ja osobiście, dla mnie najlepiej łowi się wędkami 3-metrowymi, ale jeśli chodzi o osobę początkującą, myślę, że tutaj wędzisko o długości 3,60 będzie takim optymalnym wyborem. Jeśli chodzi o rzut, polecam Ci bardzo przede wszystkim minimum 3,20 P5 LB. Jest to krzywa ugięcia, która świadczy o tym, jakiej mocy kij posiadamy,
jakiej sztywności i jakich obciążeń możemy używać. Takim właśnie optymalnym jest wędka 3,25 LB bądź 3,5 LBS-a. Są to wędki, którymi można naprawdę rzucać ciężarkami 100 gram bez obawy o złamanie szczytówki. Wiadomo, też liczą się umiejętności rzucania itd., itd. Wędki o 2,5 LB, 2,7 LB są dedykowane. Ja łowiłem nimi na koszyki do metody cięższymi i też bardzo fajnie się nimi łowiło. Dlatego z mojej strony polecam przede wszystkim osobie początkującej karpiówkę o długości 3,60. 3,25 LB to jest taki minimum, jeśli chcesz zrzucać, nauczyć się tego rzucania z tej wędki, to będzie to super rozwiązanie. Oczywiście wędki występują w różnych składach, są wędki dwuskładowe, trzyskładowe. Ja zawsze korzystałem z wędek trzyskładowych, dlatego że te elementy dwuskładowe jednak trochę mnie tego miejsca w pokrowcu wymagają i potrzeba długich luf naprawdę, żeby je zmieścić. Dlatego kije trzyczęściowe, karpiowe o długości 3,60 myślę, że są takim najlepszym rozwiązaniem. A tak jak ja, no to widzisz, każdy też wybiera wędkę pod siebie, pod swój styl wędkowania. Dla mnie wędki 3-metrowe w pełni wystarczą i do dalekich rzutów, i praktycznie gdzieś tam przy krzakach, bo też trzeba pamiętać o tym, że w momencie, gdy łowimy z pontonu, z wywózki, no to nie możemy też zbyt długich wędek używać, bo będzie nam bardzo ciężko manewrować i na pontonie, i walczyć z rybą. A jeśli chodzi o łowienie ryb z brzegu, no to tutaj możemy i 4-metrowych kij używać. Tu nie ma naprawdę jakiejś większej filozofii. Natomiast tam, gdzie są zaczepy, jakieś łowienie z podchodu, ze stalkingu, no to już trzeba brać pod uwagę kije krótsze. Dlatego musisz przede wszystkim zdecydować, jak chcesz łowić. Czy chcesz łowić z rzutu, masz wody, gdzie nie masz dużej ilości zaczepów, gdzieś tam krzaków, nie przemierzasz się między nimi, nie stalkujesz tak zwanie, czyli gdzieś tam w jakichś zakamarkach krzaków sobie polujesz na karpika. Czy łowisz z rzutu, czy z wywózki? Na te pytania trzeba sobie odpowiedzieć, ale podsumowując, wędka rzutowa 3,60, minimum 3,25 LB do 3,5 LB. Natomiast krótsze wędki stosujemy, gdy łowimy z pontonu, z wywózki i w takich miejscach trudno dostępnych. Kolejne pytanie, numer 3. A nie, to jest to samo. Jaka na szczupaka? To taki przykład. Jeśli chodzi o wędkę na szczupaka, uwierz mi, nie ma żadnej filozofii. Wędka szczupakowa, no tylko że w zależności, czy chcesz łowić przy pomocy spinningu, czy po prostu na żywca, czy z gruntu, na przykład na martwą rybkę. Jeśli chodzi o tą drugą metodę połowu, to karpiówka. Ja łowiąc na żywca, na spławik, czy na grunt, na martwą rybkę, zawsze używam karpiówek. Są to naprawdę mocne wędziska i przy takim dużym szczupaku, nawet w siłowym holu szczupaka, są rewelacyjnym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o spinning, no to wiadomo, tu też można rozmawiać praktycznie godzinę, bo każdy ma swój cel wędkowania. Jeden lubi długość większą, drugi mniejszą, trzeci używa przynęt malutkich, czwarty dużych przynęt, dlatego to też trzeba pod siebie wszystko dobierać. Ale jeśli chodzi o wędzisko na szczupaka, przy łowieniu z gruntu, czy na martwą rybkę, czy na żywca, to zdecydowanie ta karpiówka w zupełności wystarczy, albo jakaś mocna wędka teleskopowa, czy nawet wędka do odległościówki też jakaś mocna. W zupełności będzie idealnym rozwiązaniem. Specjalnych wędzisk na szczupaka chyba raczej nie ma. Jakie polecasz haczyki, gdyż z tego co oglądałem, miałeś kilka razy problem z zacięciem lub doholowaniem ryby? Powiem tak. Nie chciałbym tutaj zdradzać marki firmy i mówić, że ona jest zła, niedobra, jej haczyki pękają, bo no niestety publicznie mówić o takich rzeczach różnie to się może skończyć. Firmy są bardzo wyczulone na tego typu sprawy. Natomiast polecić Ci mogę haczyki z firmy Ownera. Firma Owner, jeśli chodzi o takie haki do Federa, a z tych mniejszych bardzo dobrą firmą jest firma Drenan. Nawet chyba mam tutaj gdzieś. Ja sobie to poukładam, bo tutaj jeszcze tych gratów mam trochę. Firma Matrix, których używam. Firma Matrix do Federka. Drenan też bardzo dobrej jakości haki produkują, tylko oczywiście te przypony trzeba wiązać samemu i też samemu polecam właśnie wiązać. Dlatego, że co prawda na takie szybkie wypady mam tutaj gotowe przypony i tak dalej, ale niestety z nimi jest ten problem, że przy większych rybach te przypony po prostu strzelają jak nitki i nawet jeśli mamy grubej średnicy przypon, to na niewiele to się zdaje. Z własnego doświadczenia wiem i zawsze polecam robić właśnie swoje przypony, swoje wiązania, bo wtedy mamy pewność, jak ta żyłka jest na haku umocowana. Tu mam jeszcze jakieś traperowskie, ale to zostawmy na razie. O, bardzo dobrymi
haczykami też są firma VMC Mystic Match. Można ich używać do klasycznego federa, do normalnego federa, do metod federa, do normalnego i do klasycznego, no w sumie to samo, do klasycznego federa i do metod federa, też bardzo dobre haczyki. I z tych trzech firm w zasadzie korzystam, bo tu mówię, z tych gotowców to nie będę się wypowiadał, bo sami wiecie jak to jest z gotowcami. Polecam Ci VMC, Mystic Match, polecam Ci Drenana i polecam Ci Matrixa i to są trzy firmy, z których obecnie korzystam i jestem z nich bardzo zadowolony. Natomiast jeśli chodzi o haczyki do metody cięższego łowienia, do metody karpiowej, to bardzo dobre są tutaj też haczyki. Mam w zasadzie trzy firmy, z których obecnie korzystam. Jest to Fox, jest to Carp Spirit i jest to VMC, seria Mystic. Z tych obecnie trzech korzystam. Tam jest jakiś tam jeszcze nasz, ale nie miałem okazji ich jeszcze testować, łowić na nie ryb. W ogóle jeśli chodzi o to moje wędkarstwo karpiowe, to ostatnimi czasy no nie miałem czasu na jakieś zasiadki. Naprawdę ostatnie dwa lata u mnie karpiowanie wygląda bardzo ciężko. Mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni, że odwiedzimy w końcu jakieś fajne łowiska. Bo już sam jestem naprawdę bardzo napalony na te karpie duże. Muszę tą swoją życiówkę pobić. Co prawda życiówka wynosi ponad 20 kg, ale te 25 kg tak chodzi mi po głowie, że kiedyś na pewno to nastąpi. Trzeba polować. Dobrze. Podsumowując, chyba tyle pytań z Twojej strony. Na te poprzednie może odpowiem przy okazji następnego filmu. Problem z... No, temat haczyków wyczerpaliśmy, dlatego to, co powiedziałem, jest oczywiście przetestowane przeze mnie. Każdy może mieć inne doświadczenia z marką danego sprzętu. Dla jednego wędka, na przykład karpiowa, będzie danej firmy idealna, będzie nią rzucał, a drugi ją złamie przy pierwszej lepszej okazji. To też trzeba wszystko nie brać tak dosłownie do siebie. Trzeba po prostu kupować sprzęt, testować, wyciągać samemu wnioski i wtedy będzie najlepiej, bo każdy może doradzać. Ja doradzam ze swojej strony, bo używam tego typu produktów danych firm i mogę je polecić. Ktoś inny mógłby Ci odradzić, dlatego lepiej przejrzeć rynek, co Ci będzie odpowiadać, wybrać się do sklepu, wziąć wędkę czy jakiś inny kołowrotek do ręki, pobawić się trochę nim i wtedy już będzie wiadomo, co nam odpowiada. Tak było w przypadku wędzisk karpiowych. Wpierw musiałem je obejrzeć, pobawić się z nimi i stwierdzić, że muszę je mieć. Byłem tak chory na te wędki, że leżą sobie na stojaku, podziwiam oko i mam nadzieję, że dzisiaj będzie mi dane jakąś rybę na nie wyholować. Pozdrawiam Cię, Tibetanie, serdecznie. Jeśli ktoś z Was ma jakieś pytanie do mnie, może oczywiście zadać przez adres mailowy podany w opisie filmu, a ja przy okazji kolejnego nagrania postaram się na nie odpowiedzieć. Pozdrawiam. Z rybkami na razie spokój, no i dobrze. Znaczy, no i dobrze. Dobrze, że te maleństwa nie wpłynęły w zanętę. W zasadzie jedno branie było i prawdopodobnie jakiś glucik nie zassał do końca przynęty. O, patrzcie! Ile łusek, ale było skrzybanie leszcza w ocet i w słoiki. Powiem Wam dzisiaj, nie spodziewałem się, że będzie tak mało ludzi. Jest naprawdę puściuteńko. Brzeg piękny, naprawdę jest to przecudne miejsce. Ja tutaj uwielbiam przyjeżdżać, urok ma niesamowity. Można popatrzeć. Zachód słońca się zbliża, więc będzie naprawdę urokliwie. A jeszcze dzisiaj w planach mam obejrzeć mecz siatkówki, więc do tej północy prawdopodobnie sobie posiedzę. Drzewka tutaj jeszcze Wam pokażę. Fantastyczny urok tego miejsca. O zachodzie to tutaj jest po prostu cudownie. O, tu jakaś huśtawka była zrobiona dla dzieciaka. Pięknie jest, naprawdę jest tutaj pięknie. Drzewka. Jest mój obóz tajny, operacyjny. Lufy wycelowane. Używam od tego sezonu 3-metrowych kij. Nie wiem, 3,60, 3,90. To jest firma X-Traktor z wysuwanym dolnikiem, ale uwierzcie mi, że tymi kijami naprawdę można masakrycznie daleko zarzucić. Kołowrotki, wadery,
też w rozmiarze, chyba w rozmiarze 8000, z tego co się nie mylę, chyba 8000, tak. Tripodzik też w tym sezonie nowy, z firmy Avid Carp. I oby to moje wędkarstwo karpiowe się w końcu zaczęło, bo 2 lata to naprawdę tak źle z tym było, że nie miałem po prostu jakoś czasu, zbierałem się długo. Plany niestety, było parę wyjazdów zaplanowanych. Niestety legły w gruzach, dlatego ten sezon wziąłem sobie taki, żeby powoli wracać do tych moich wędrówek wędkarskich. Łowić karpie, łowić inne gatunki ryb. Będę chciał się na suma nastawić, na sandacza też tutaj właśnie, ale to wszystko w swoim czasie. Na razie idę sobie odpocząć, posiedzieć. Jak coś się wydarzy, to się zobaczymy. Robi się już powoli ciemno, dlatego kilka słów zostawię na noc. Jest to taki ciężarek żeberkowy, zmieniłem, którego obklejam swoją właśnie tą zanętą. I tutaj mam fluorokarbon. Fluorokarbon z haczykiem numer 8. I do tego jest pętla D z wkrętką i wkręcony dumbbellsik Bomb Creama. I tak wygląda zestaw. Myślę, że przypon około 20 cm. I taki zestaw ląduje do wody. Miałem jedno branie na dumbbellsa Chorizo. Ładnie odjechało z wolnego biegu, no ale niestety zaciąłem mi pusto. Czyli to muszą być jakieś niewielkie leszcze, które po prostu nie wpinają się w te haki między dumbbellsem a haczykiem. Troszeczkę przerwy jest akurat na tym zestawie, dlatego też nie zasysa do końca tej przynęty. I czekam na te większe, które w końcu zasie. Coś pięknego. Roku, kiedy pomarańczowi zdobyli słoneczko złoto, już zaszło. W wielkim finale reprezentacji leci. Właściwie w tamtych wędziska stoją. Zmieniłem na grube naprawdę przynęty, bo były brania strasznych glucików po 30 cm. Dwa leszcze wylądowały na brzegu, ale to nawet nie ma sensu pokazywać takich. Nie po to tutaj dzisiaj przyjechałem. I trafiły dwa dumbbellsy 18 mm na zestawy. I czekamy na odjazd dużej rybki. 2021 Polska, Holandia. I na ten mecz serdecznie zapraszają. No i mamy rybkę. Godzina 5 rano. W nocy brały takie naprawdę maluchy. Rybka wyjechała na bomb creamowego dumbbellsa. Mamy takiego leszcza
największy jak do tej pory. W nocy brały takie 30-taki, to nawet nie pokazywałem wam, bo nie było sensu. A ten już taki całkiem przyzwoity. Wziął na ten zestaw z dumbbellsem Bomb Cream, czyli na słodko. Dobra, wypuścimy rybkę. O, sobie płynie. Poszedł. Naprawdę cieplutko. Cisza, spokój. Było naprawdę fajnie. Co ja tu mam? Dobra, sól obowiązkowo. Kawę to może się później zrobi. Boczuś, boczuś. To mam, najważniejsze rzeczy mam. Chyba całego nie zużyję masła, cholerka, zapomniałem. Dlatego będzie dzisiaj jajeczniczka bez masełka. A może całe wrócimy. Gdzie mam to pokrętło? Pali się, dobra. Boczuś rzucimy. O, niech mi się to smaży. Zaraz jajka dojdą, jajeczniczka wleci. I się troszeczkę rozbudzę. Choć muszę powiedzieć, że naprawdę wyspałem się. Noc bardzo przyjemna, bardzo ciepła. Tylko te małe leszcze mi trochę przeszkadzały, ale to już drobny szczegół. I tak się nastawiałem na grubo, mówię, cholera, żeby te maluchy odpuściły, a to jednak i na większe przynęty skubańce atakowały. No ale cóż, no tak już jest na rybach. Jak się nastawiam na duże, to biorą mniejsze. A jak mam zestawy na klasyczny feder na cieniutkich przyponach, to większe biorą i wtedy hak nie wytrzymuje. Koniec wędkowania, godzina równa 12, zaczęło dość mocno padać. Miałem farta i udało mi się zwinąć praktycznie przed tym najsilniejszym deszczem. Choć trochę jestem zmoczony. Całą noc były brania takich glucików malutkich. No nie po to tu przyjechałem, ale
łowiłem na płytkiej wodzie, no to tego mogłem się spodziewać. Bardziej wybrałem komfort, jeśli chodzi o wędkowanie, niż miejsca, gdzie tych dużych ryb mógłbym się spodziewać. No ale wypocząłem chociaż i to bardzo. Nad wodą to się liczy. Wrócimy tutaj na pewno. Mówię wrócimy, bo Ernesta może w końcu wyciągnę i zaliczymy tutaj nockę. Myślę, że już z klasycznymi federami też, albo też nastawimy się na grubo. Tym bardziej, że nie przygotowywałem się tutaj wcześniej do wędkowania. Trochę tej zanęty, co miałem, wrzuciłem do wody. A jak będziemy planowali taki dłuższy wypad, może 2-3-dniowy, no to podnęcimy grubo. Może z wywózki będziemy wywozić gdzieś dalej zestawy. To jeszcze zobaczymy. Jeszcze obmyślimy temat. I zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. Ale dłuższy wypad chcę tutaj właśnie zaliczyć, żeby poświęcić trochę czasu na podnęcenie i to naprawdę grubo, żeby te ryby wpłynęły do zanęty. Ale to się jeszcze okaże. Dzięki za obejrzenie filmu. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji. No i cóż, moi drodzy, widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was serdecznie. More fishing.